Dzisiaj porozmawiamy na temat koniugacji, ale koniugacji skrętnicy, ponieważ to jest inny rodzaj niż na przykład koniugacja u chyba orzęsków czy tam innych organizmów. W każdym razie jest koniugacja skrętnicy. A skrętnicy to jest ogólnie glon. Czyli w skrócie skrętnica to jest protista, roślina podobna. I to jest, trzeba pamiętać, że to jest rodzaj rozmnażania. Czyli to nie jest na przykład tak jak koniugacja u bakterii, tylko to jest już rozmnażanie. I nie bez przyczyny ta koniugacja nazywana jest drabinkową, ponieważ powstaje nam tak zwana drabinka, jak widać na moim nieudolnym obrazku. Ponieważ tutaj mamy dwie skrętnice. Dwie plechy, ponieważ to są protisty, a protisty nie tworzą tkanek, tylko tworzą plechy. I one się ze sobą łączą. Tu mamy pierwszą skrętnicę, mam drugą skrętnicę, one się łączą takim czymś, co nazywa się kanalik. I one są ogólnie haploidalne, tutaj widać NNN, haploidalne komórki. I chodzi o to, że cała zawartość jakby komórki skrętnicy, cały protoplast, cała komórka, czyli jądro, organella jakieś i tak dalej, przez ten kanalik przelewają się do drugiego organizmu skrętnicy, do drugiej skrętnicy. I skoro ten organizm jest N i ten jest N, to w wyniku przelania się tych wszystkich komórek tu, w naszym jakby potomnym organizmie będzie 2N. Ponieważ skoro ten jest 1N i ten jest 1N, a z numeru 1 przeleje nam się cały protoplast, cała jakby komórka do naszego numeru 2, do drugiego jakby organizmu i one się połączą, to N plus N daje nam 2N i to jest zjawisko syngamii. Syngamia to jest rodzaj rozmnażania płciowego, w wyniku którego łączy nam się, występuje tutaj plazmogamia, tak jak u grzybów zresztą, plazmogamia i kariogamia. Gamia to jest ogólnie połączenie. Plazmogamia będzie połączenie cytoplazmy, kariogamia połączenie jądr komórkowych. Dlatego widać tu wyraźnie, że właśnie oba protoplasty się połączyły. Czyli nie ma tutaj takich docelowych gamet, na przykład plemnik, komórka jajowa, mimo że to jest rozmnażanie płciowe. Tylko połączy się nam cała cytoplazma. Cytoplazma jednej komórki przeleje się do cytoplazmy drugiej komórki. I ich jądra także się połączą, dlatego powstanie nam 2N i to 2N nazywa się zygosporą, zygospora. I dlaczego w ogóle ta skrętnica tak robi? Ona to robi w niekorzystnych warunkach środowiskowych po to, żeby zygospora była jej przetrwalnikiem, czyli taką formą, która ma przetrwać niekorzystne warunki środowiska, na przykład niską temperaturę, ogólnie jak jest za zimno, za ciepło i tak dalej. Po to, że jak warunki z powrotem będą korzystne, to ta zygospora będzie w stanie się z niej rozwinąć nowy organizm potomny. Dlatego też ten proces ogólnie rozmnażania zachodzi na jesień, czyli jak jest mało słońca, a to jest protist roślinopodobny, czyli on przeprowadza fotosyntezę. Jest mało słońca, czyli już są takie niezbyt korzystne warunki środowiska, więc one w tym momencie się rozmnażają, czyli zachodzi gamia, zachodzi zapłodnienie, powstaje nam zygospora, która jest formą przetrwalnikową. Ona się otacza, tak jak przetrwalniki, grubą ścianą komórkową, żeby przetrwać te warunki i czeka na przykład do wiosny, jak będzie ciepło. I jak nadejdzie wiosna, będzie słońce i tak dalej, to zygospora ulegnie podziałowi redukcyjnemu, czyli mejozie, w wyniku którego powstaną nam haploidalne osobniki, z których rozwinie się nasza docelowa skrętnica, która sama w sobie jest haploidalna.
skrętnica numer 1, skrętnica numer 2, skrętnica 3, skrętnica 4. Czyli widać wyraźnie, że właśnie ta zygospora jest formą przetrwalnikową, która na jesień, zimę się nie rozmnaża, że tak powiem, nie ulega podziałom, a na wiosnę ulega podziałowi redukcyjnemu mejozie i powstają osobniki potomne o zredukowanej liczbie chromosomów. Dlatego też częstym pytaniem jest, jaką postać troficzną ma skrętnica, bo postać troficzna organizmu najczęściej właśnie to jest roślin albo grzybów, albo protistów. To jest postać, która jest taka dorosła, docelowa, która dominuje w cyklu rozwojowym i ona jest, wbrew pozorom, ona jest haploidalna. Po pierwsze, no oprócz tego, że widzimy na schemacie, że ona jest haploidalna, to też dlatego, że występuje mejoza postgamiczna. Jest ogólnie też o tym film, a mejoza postgamiczna występuje u organizmów, które mają postać troficzną haploidalną, czyli u organizmów ogólnie, które są haploidalne, bo mejoza postgamiczna to jest taka, która zachodzi po zapłodnieniu. Już zapłodnienie zaszło, mamy zygosporę i mejoza zachodzi już po. Dlatego formą, postacią troficzną u skrętnicy jest diploidalna forma, diploidalna postać troficzna, ponieważ powstaje ona w wyniku mejozy postgamicznej zygospory. I tutaj jeszcze kot przyszedł się pożegnać. Ojej. Hej.